Rodzina Bliklów. O słodkim interesie, który przetrwał zabory, okupację i PRL. Bliklowie to najsłynniejsza rodzina cukierników w Polsce. Nie złamali ich ani zaborcy, ani okupanci, ani komuniści, choć tym ostatnim prawie się udało. Wszystko zaczęło się w XIX wieku. Wtedy to przybył ze Szwajcarii do Chełma niemiecki krawiec Andreas Blikle. Jego syn Fryderyk założył tu fabrykę ram do obrazów, ale rodzina wkrótce zmieniła branżę. Gdy Fryderyk zmarł, jego żona wysłała ich syna, Antoniego Kazimierza, na naukę zawodu do szwajcarskiego cukiernika Kacpra Semadiniego, do Łomży. W latach 60. XIX wieku Antoni znalazł pracę w cukierni Teofila Michalskiego przy Nowym Świecie w Warszawie. Jego przyjazd do stolicy zbiegł się z wybuchem Powstania Styczniowego. Chociaż Blikle pomagał walczącym, udało mu się uniknąć konsekwencji. Niedługo potem odkupił nawet od wdowy po Michalskim całą firmę i 11 września 1869 roku otworzył cukiernię pod swoim nazwiskiem. Lokal od początku przyciągał muzyków, artystów i pisarzy, w tym Ignacego Paderewskiego, Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta. W 1921 roku syn Antoniego Kazimierza, Antoni Wiesław, przebudował cukiernię i wprowadził orkiestrę. W tym czasie stała się ona giełdą, na której dyrektorzy wybierali aktorów do swoich spektakli. Ale chociaż lokal stawał się coraz modniejszy, pod koniec lat 20. firma przeżywała ciężkie chwile ze względu na spłatę pożyczek. Na prostą wyszła w latach 30., a to dzięki wysiłkowi Jerzego, syna Antoniego Wiesława, który wówczas przejął biznes. Liczba pracowników przekroczyła 100 osób, a zakład powiększono. Zapoczątkowano też dostawy ciast. Wysyłano je nawet samolotem do Lwowa. Po wybuchu wojny Jerzy pojechał walczyć, a lokalem zajęła się jego żona. Dopóki mąka była dostępna, sprzedawała ona i rozdawała pieczywo. Wysyłała też paczki do przetrzymywanych na Pawiaku. Po powrocie Jerzego cukiernia wznowiła działalność i powiększyła się o kawiarnię ogrodową. Niestety w czasie Powstania Warszawskiego budynek przy Nowym Świecie został zniszczony. I chociaż szybko go odbudowano, to Bliklom udostępniono znacznie mniejszą powierzchnię. Wtedy też zaczęły się problemy z władzami PRL. Firmę męczono podatkami i kontrolami, a Jerzego aresztowano za zakup 15 jajek do celów produkcyjnych w sklepie z produktami dla ludu. Biznes przetrwał dzięki jego uporowi. Jednak przyszłość była niepewna, więc syn Jerzego, Andrzej, postanowił zostać matematykiem. Los chciał, że został studentem profesora Zbigniewa Semadyniego, prawnuka cukiernika, u którego szkolił się założyciel biznesu Bliklów, Antoni Kazimierz. W 1976 roku Andrzej sam został profesorem. Jednak już w 1981 roku, po śmierci ojca, liczby musiał zamienić na pączki. Dziś jego firma, zarządzana już przez menadżerów, to cała sieć cukierni osiągająca obroty powyżej 20 milionów złotych rocznie i zatrudniająca ponad 200 osób. Blikle należy obecnie do najsilniejszych polskich marek. Jak mawiano przed wojną, pół wieku temu, dziś i za lat 200, pączki Bliklego najlepsze w mieście. Ingvar Kamprad, Szwed, który urządził Ci mieszkanie. Majątek Szweda Ingvara Kamprada, założyciela IKEA, Forbes szacuje na 3 400 milionów dolarów. Dr. Irena Eris, od ziół w moździerzu do imperium kosmetycznego.